Prawie 2 miliony złotych będzie kosztować renowacja budynku dawnej szkoły w Głuszycy i zagospodarowanie terenu z drogami dojazdowymi wokół niej. Po remoncie budynek będzie pełnił funkcję nowego urzędu miejskiego. Wszystkie drogi dojazdowe oraz budowa nowego parkingu. W drugim etapie remont budynku z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych. Myślę, że w przeciągu 2-3 lat będziemy mieli tutaj nowy budynek urzędu miejskiego w Głuszycy, a więc tego budynku, który tak bardzo jest przez wszystkich pożądany i oczekiwany, bo dzisiejszy budynek rzeczywiście nie spełnia już żadnych norm w zakresie budynków użyteczności publicznej. Wiemy, że w Głuszycy jest bardzo dużo osób starszych, które dzisiaj mają ograniczony dostęp do urzędu. Pieniądze przeznaczone na remont pochodzą z zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji wałbrzyskiej. 600 tysięcy złotych przeznaczone będzie na drogi dojazdowe, a 1,2 miliona na remont budynku przy ulicy Parkowej, który obejmie m.in. wymianę dachu. W pierwszej kolejności mamy tutaj kwotę 600 tysięcy na wszystkie drogi dojazdowe oraz budowę parkingu. W drugiej kolejności otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 200 tysięcy na remont budynku, a więc wymiana stolarki okiennej, wymiana dachu, tynki ciepłochronne, odrestaurowanie tych wszystkich elementów drewnianych, jak również odświeżenie budynku w środku. Ten budynek w środku rzeczywiście wygląda całkiem nieźle. Jak funkcjonowała tutaj szkoła, to rzeczywiście obydwie panie dyrektor bardzo dbały o ten budynek. W związku z tym nie będzie aż takich dużych potrzeb, aby ten budynek w środku remontować. Na zewnątrz rzeczywiście ten budynek wygląda dzisiaj w nie najlepszym stanie, ale myślę, że za 3 lata będzie to już perełka naszego miasta. Dotychczasowy budynek Urzędu Miejskiego prawdopodobnie zostanie przekształcony na potrzeby mieszkalne.